Cześć. Dzisiaj o oponach do szosy. Moje opony, które mam w tej chwili w szosie, to są Continental Super Sport 28 mm szerokości z wkładką antyprzebiciową. Ponka wygląda tak. No dzisiaj warunki są jakie są, więc może niekoniecznie być dobrze widać. Troszeczkę tam bieżnika jest, ale to jest taki no typowy slick, że bieżnika zbyt wiele nie ma. Opony te ze mną przejechały już jakieś 2000 km, głównie po asfaltach, ale też było bardzo dużo szutrów. Czasami taka jak tutaj, o, droga gruntowa też się zdarzyła, jeśli nie było tak miękko jak dzisiaj, bo dzisiaj jest odwilż, sporo śniegu było, czwarty dzień, jest już 8 stopni na plusie, a śnieg w lesie dalej leży. Więc no jest dosyć mokro i dzisiaj ogólnie nie bardzo da się na szosie jakoś jechać zbyt wygodnie, ale jest as saver, to jakoś tam się jedzie. Przed tymi oponami jeździłem również na Continentalach na modelu Ultra Sport 2, szerokość 25 mm. Jeszcze wcześniej były CST Strada Luca Eco, również 25 mm szerokości. No a rower kupiłem na Hutchinsonach. Nie pamiętam już dokładnie jaki tam był model. To były 23 i to na polskie warunki się nie bardzo nadawało. No i cóż mogę o nich powiedzieć. W ultrasportach zdarzało się, że łapałem kapcie, bo czy gdzieś tam się najechało na jakieś szkło, czy na jakieś kolce, nie zawsze człowiek jest w stanie to zauważyć. Bardzo dobrze się w ogóle sprawują na różnych nawierzchniach. No przecież jeżdżę teraz, szczególnie w okresie zimowym, sporo po szutrach właśnie w lesie, po jakichś leśnych asfaltach, gdzie jest tych kolców z jeżyn na przykład pełno. Są ostre kamienie przecież na szutrze i nic się z tymi oponami nie dzieje. Raz tylko na samym początku złapałem snake'a, ale to dlatego, że najechałem tylnym kołem na dość duży kamień i po prostu dobiła opona do obręczy, przecinając dętkę. Ale tak poza tym to nic się z nimi nie dzieje. Zużycie też jest, no jak na te 2000 km, niezauważalne. Także jak najbardziej jest to w porządku. No tutaj słychać strzały, bo w pobliżu jest strzelnica. No i tak to się dzieje z tymi oponami. Bardzo jestem z nich zadowolony. Myślę, że w przyszłości albo będę też zostawiał 28, albo zdecyduję się na 30, ale to też zobaczę, bo już niedługo skończę składać drugi rower. Znaczy w sumie to trzeci rower, ale zimówki nie liczę jako główny rower i tam będę miał już opony 35 mm z tego względu, że włożyłem tam stare obręcze od Tribana, do których nie mogę szerszych opon założyć. No i zobaczę, jakoś się będzie śmigać. No tutaj jeszcze moja nowa lampka, to jest Nok Plus i myślę, że za jakiś czas też jej recenzja wleci. To by było tyle. Zapraszam Was na Facebooka,
na Instagrama, na bloga, na Strawę. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Możecie też zostawić subskrypcję na kanale. Cześć!